Skomentuj czas swojego ulubionego mema. Nie jestem poetą, ale i tak kiedyś napisałem swój wymyślony wiersz. Pomyliłeś klasy. Kiedy dopiero zaczął się sierpień, a ty wszędzie widzisz promocje na artykuły szkolne. Ja nic nie robię na lekcjach i się obijam. Nauczycielka, jak ty chcesz zdać do następnej klasy z 8 jedynkami? Ja? Kiedy po jakimkolwiek wolnym wracasz do szkoły? W takiej szkole nie byłoby wagarowiczów. Reklamy o szkole, uczniowie w wakacje. Kiedy wracasz do domu ze szkoły w USA? Ten wesoły dzieciak, kiedy wraca ze szkoły? Ja ściągam gacie, bo niewygodnie mi się śpi, reszta klasy. Jakiś chłopak w podstawówce mówi coś na lekcji do dziewczyny: nauczyciel, na randki to się na przerwie umawiajcie, klasa. Kiedy nauczyciel zada trudne pytanie i każdy próbuje uniknąć kontaktu wzrokowego. Matka, nauka to twoja praca, ja wracam zmęczony po szkole. Matka, no i co się walisz na kanapę? W robocie byłeś czy co? Tak wchodzę do klasy, gdy się spóźnię na zajęcia. Tak wchodzi spóźniony nauczyciel. Mam dość tej szkoły, są tu sami fałszywi ludzie, dziewczyna, siemka, no hejka, jeprzmata. Uczeń, nie ma dzisiaj pani od chemii, więc wrócę szybciej do domu, pani od matmy. Kiedy dzielicie się opłatkiem na wigilii klasowej? Nawzajem, nawzajem, nawzajem i tak w kółko. Nauczyciel, od historii dostajesz uwagę. Masz coś do powiedzenia? Ja liberum veto, nauczyciel. Ja w realu, ja na legitymacji szkolnej. A pamiętacie, jak kiedyś to dziecko musiało wiedzieć, co ma zadane i rodzice nie wypisywali do innych rodziców i nauczycieli w tej sprawie? To było tak dawno temu. Zwolniła się fizyczka, zwolniła się matematyczka, zwolnił się gość od techniki, który opowiadał historyjki z życia. Losowanie wieku dzieci, które mają dostać laptopa. Jest 2001 rok. Jesteś w podstawówce. Masz coś takiego. Jesteś Bogiem. Kiedy matka opowiada ojcu, co mówili na zebraniu. Dzieciak, który musi wyjść wcześniej ze szkoły, bo ma ważny powód, reszta klasy. Jest godzina 7:42 rano, a ty masz do szkoły na 8. Kiedy baba od matmy tłumaczy ci to samo trzeci raz, a ty dalej ni huchu, więc tylko tak siedzisz z durnym uśmieszkiem, żeby nie zaczęła drzeć kopary. Praworęczni, leworęczni. Nauczyciel to tylko 3 krótkie zadanka. Krótkie zadanka. Ja za 2 tygodnie na matmie. Na każdą szkolną przygodę. Pierwszy dzień w szkole, rano, wieczorem. Klasa, pojany sprawdzian, na który nikt nie umie, a uj przełożymy. Kiedy jest już wieczór przed egzaminem, ale mój mózg wciąż nie jest wystarczająco zestresowany, żeby zacząć się uczyć. Jak się czuję, wracając do swojej starej szkoły, przyszedłem odebrać młodszego brata. Ja kiedy po całonocnym uczeniu się podczas pisania testu nie znam odpowiedzi na kolejne już pytanie, ale pamiętam, że odpowiedź jest 7 słowem w 3 linijce na stronie 203. Gdy po sprawdzianie koledzy mówią o jakiejś drugiej stronie, ok, jeszcze trochę i zacznę coś tutaj podejrzewać. Babka od matmy, gdy nic nie umiesz, wybieram ciebie. No dobrze, czy wszyscy wiedzą, co mają robić? Tak, wiesz, co mamy robić? Nie. Ja 10 lat temu, wyobrażając sobie, jak będzie wyglądać moje życie miłosne w szkole. Szkoła to nie miejsce na spanie, dom to nie miejsce na naukę, mój loch to nie miejsce na stawianie oporu. Powrót do szkoły. Uczniowie na pierwszej lekcji po 6-miesięcznej przerwie. 7-letni ja żegnający się z mamą w pierwszy dzień szkoły. Ja idący do szkoły, bo mama nie uwierzyła, że mam atak serca w mojej wątrobie.
polskich szkołach bez zmian 1989 roku, 1999 roku, 2009 roku, 2019 rok. Kiedy po przygotowaniu wszystkich notatek z zajęć, książek do nauki, kolorowych długopisów i kubka kawy wiesz, że zasługujesz na chwilę przerwy. Kiedy w szkole jest zmiana nauczycielki matematyki, to powinniście znać z tamtego roku klasa. Wszyscy jeszcze będziesz wspominał szkołę z uśmiechem, jak gdy wspominam. Pierwszy dzień po powrocie do szkoły, drugi dzień po powrocie do szkoły. Kiedy wracasz ze szkoły i mama gotuje twoje ulubione danie, o którym myślałeś cały dzień. Ja wracam do szkoły, jedynki za notatki w zeszycie, bonjour. Kiedy uświadamiasz sobie, że jest już 15 maja, a ty jesteś w ciemnej dupie z notatkami. Dyrektorzy szkół zasugerowali odwołanie sprawdzianów, kartkówek i odpytek do końca roku szkolnego w ramach akcji Wspieramy, nie pytamy, ja wiedzący co czeka mnie w mojej szkole od następnego tygodnia. Moim zdaniem szkoła tylko nas dołuje i nic nie wnosi do życia. Ile masz lat? 10. Beznadziejna szkoła, ty też. Kiedy uczysz się w szkole i ktoś nazwie cię głupkiem, to dlatego tu jestem. Babka od białki, wymień zagrożone gatunki, ja na pani przedmiocie, babka od białki, to się zgadza. Uczniowie, dlaczego szkoły uczą nas bezużytecznych rzeczy? Dlaczego zamiast tego nie uczą nas o podatkach? Uczniowie, gdyby w szkołach uczono o podatkach. Kiedy wejdziesz do złej klasy, nauczyciel, uczniowie. Pierwszy dzień szkoły, po tygodniu. Kolega w klasie przeklnął, ja powiem facet, kolega nie, ja podnoszę rękę, żeby spytać, czy mogę do łazienki. Ulubione wspomnienie ze szkoły? Skończenie jej. Ukończenie szkoły takie jest. Nauczyciel, kiedy cała klasa zawali sprawdzian. Nauczycielka, to duży projekt, nie zostawiajcie go na ostatnią chwilę, ja noc przed terminem. Kiedy zadzwoni dzwonek, a nauczyciel nadal pisze na tablicy. Czy jeśli ktoś napisze książkę i ją wyda, a następnie będzie pisać maturę z polskiego, to czy może się odnieść do swojej książki i zarzuca ci, że źle zinterpretowałeś? Świetna szkoła, chociaż zdarzyło mi się tu zgubić parę rzeczy, czasami ważne notatki, długopis, książki, a i jeszcze ambicje, szczęście i chęci do życia. Masz blok na plastykę? Tak mam. A trzy? Nie, tylko jeden wziąłem. Uczeń myśli samodzielnie i lubi wychodzić poza narzucone schematy, polski system edukacji, no i nie podobasz mi się. Daj znać w komentarzu, czy dotrwałeś do końca.